możliwe, że Państwo by chcieli przyjść mimo tego deszczu w tak dużej liczbie. To jest festiwal Miesiąc Spotkań Autorskich. Festiwal, który jest organizowany w 5 miastach w 4 krajach. W Bliei i Ostrawie w Czechach, w Koszycach na Słowacji, u nas oraz we Lwowie. Jest to dzień 12 tego festiwalu. Festiwal, jak sama nazwa wskazuje, trwa miesiąc, czyli będzie trwał do 2 sierpnia tego roku. Codziennie spotykamy się z 2 autorami. Jeden z tak zwanej linii krajowej organizatorów festiwalu, czyli Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy. A drugi codziennie u nas gości autor z Rumunii, ponieważ Rumunia jest gościem honorowym tegorocznej edycji. I część polskich autorów jeździ do wszystkich tych miast, część przyjeżdża tylko do Wrocławia i chciałbym powitać, no nie boję się tego słowa, weterankę tego festiwalu, ponieważ już trzeci raz w 9-letniej historii tego festiwalu we Wrocławiu gości u nas i po raz trzeci jeździ całą trasę. Małgorzata Rejno. Na spotkanie z nią poprowadzi Bartosz Sadulski, nie jest przesłuchany wczoraj, to powiem dzisiaj, poeta i redaktor jednego z najlepszych czasopism, jakie wychodzą w tym kraju, wydawany przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, kwartalnik Herito, którego 2 numery poświęcone, jeden Rumunii, a drugi Dunajowi. Redagować już Dunaj? Dobra. Także redagowany jest przez Bartka, ten numer Państwu specjalnie polecam, numer poświęcony rzece Dunaj, przepływającej między innymi przez Rumunię i Słowację, redagował Bartosz Sadulski. Nie umawialiśmy się na te ciepłe słowa, naprawdę, to było spontaniczne, bardzo dziękuję. Wiem, że Gosia ma do przeczytania i do zaproponowania 2 teksty. Który przeczyta będziemy wybierali wspólnie drogą, nie wiem, audiotele, głosowania SMS-owego, czy przez podniesienie rąk? Przez podniesienie rąk. No to proszę, mów o czym, w czym możemy wybierać. Jeden tekst jest fragmentem przygotowanej książki w Albanii, kontynuacji Błota Słodszego niż miód. Nie. Nie? No to świetnie. A drugi tekst jest tekstem o śmieciach, ale... Nie. Tak. Jednak tak. Tak. To znaczy, ja grzecznie dla Państwa przywiozłam 4 takie krótkie rozdziały, które czytam w każdym z miast, czyli to by był 4 raz, kiedy czytam ten sam tekst, ale za 3 razem zaczęło mi się podobać, tak nie mogę to zrobić. Natomiast jest taka moja własna prywatna, jak w ogóle zdałam sobie sprawę z tego w pociągu dzisiaj, jak do Was jechałam, że jest taka moja życiowa tradycja, uświadomiona, że ja zawsze we Wrocławiu czytam swoje nowe teksty. To znaczy, ja w ogóle debiutowałam we Wrocławiu, czytałam po raz pierwszy to w Synie u Was, na takim wieczorze bardzo, bardzo kameralnym, dawno temu, czyli rok 2009, tak, czyli przed premierą czytałam to w Synie, potem Łukasz, to nie wiem, ale na pewno czytałam Błoto Słodsze niż miód w 2017 roku, 3 rozdziały takie i to było takie pierwsze zupełnie i pamiętam, że to było dla mnie bardzo ważne, że to dla Was czytałam 2 lata temu. No i teoretycznie mogę Wam teraz przeczytać rozdziały z tej książki, która szczęśliwie się jakby wydała rok temu, ale może przeczytam coś nowego, czego jeszcze nikt nie słyszał. To co Państwo myślą? Dobre. Bo już kilka osób czytało Błoto, to może coś nowego. No i ten nowy tekst, to jest tekst, który się ukaże we wrześniu w antologii Każdemu jego śmietnik. I to jest, chyba tak, taki jest tytuł. I to jest zbiór tekstów o śmieciach i o śmietnikach. I tam oprócz mnie jest na przykład Zimowicz Szczerek, jest Maria Poprzęcka. Ale czy tam się też ukaże tekst Krzysztofa Środy, który był nasz na 2 tygodniku? Tak. Okej, tak, czyli tak, dostanę tam cykl. No i Państwo usłyszą go premierowo. Świeżo co zredagowane. Ziemia śmieci. Spada z nieba śmieć pstrokaty. Spada z nieba śmieć poluje szare. Spada w powietrzu wiruje i pod moim albańskim oknem ląduje cichusieńko. Oddaj na to worek foliowy, gotowy zaraz w trawie ruszyć jednym powiewem wiatru w uprawione,
albo łupina cebuli bursztyn obowiązowa, niewyględna, lada w ziemi się rozłożyć. Albo leci śmieć cichociemny, jak żyletka, która może łapki pociąć kotom niegamotnym, albo agrafka z wgiętym szpikulcem, albo nawet nóż. A to z miękkim blaskiem spada sobie kondor, co przed chwilą miał swoje 5 minut, a teraz markotny i melancholijny zwija się w kałuży nasienia pod gołym niebem. Leci paczka po papierosach, leci kiep, leci chleb. Nocą pada, świeci deszcz, a ja rano krążę po ogródku i zbieram. I głowę podnoszę, zastanawiając się, kim są ludzie, którzy z wysokości swoich pięter rzucają na mój kawałek parteru w świecie różnorakim. Czyje są te dłonie, które wciskają przez okno zgniłą pomarańczę, kłęby czarnych włosów i opakowania po słodyczach? Czy to zła ręka pana w kapeluszu, tego, co spluwa porannym przywitaniem przez szczelinę w zębach? Czy tej pani promiennej, co w łebie karmi, czy tej chmurnej, obolałej, ciężko stękającej? Czemu im śmiecia rzucić lekko, a mnie podnieść ciężko? Jeszcze chwilę temu w domu rzecz miała godność, była użyteczna, spełniała swoją funkcję najlepiej, jak mogła. A tu, w moim ogródku, rzecz zmieniona w śmieć jest już tylko cieniem dawnej siebie. Brzydzi, wzbudza domniemanie snu i rozkładu. Od rewers rzeczy albo przedmiot pozbawiony złudzeń i perspektyw. Może w teorii śmieci Albańczykom przeszkadzają, ale w praktyce da się z nimi żyć. Dobre jest życie śmiecia w Albanii, długie i szczęśliwe. Jeśli śmieć wbije się w jakiś cichy kąt, może tak jeszcze pożyć wiele szczęśliwych miesięcy, niczym nie niepokojony. Kotłują się w plastikach załamaniach budynków, tańcują na wietrze kartony i papiery, szczwane fobie czepiają się płotów i machają do przyszłych pokoleń, wieszcząc, przeżyjemy was. Skoro wokół trwa frenetyczna produkcja towarów o miękkiej ważności, skoro materia kipi, pienie się i przelewa, to i śmieci wszyscy mają pod dostatkiem. Rzucić śmieci można, gdzie się chce. To się nazywa wolność i dostatek, demokracja i kapitalizm. A kiedyś? Kiedyś to śmieci w ogóle nie było. A gdzieś to by śmiecia znalazła w komunistycznej Albanii? Skąd nie by miało się wziąć? Śmieć to materia niepotrzebna, a u nas wszystko jeszcze mogło się przydać, jakąś użyteczność znaleźć. Brakowało rzeczy, które by się zużywały do niepotrzebności. Wszystko miało swoje drugie, trzecie, czwarte życie. Materia krążyła w obiegu aż do ostatecznego rozpadu. A gdyby nawet ktoś jakiś śmieć miał i dajmy na to nasienie go rzucił, to zaraz by go wszyscy zdybali i zapamiętali. Dozorcy domu by donieśli, dozorca delikwentem pouczył. Na zebraniu komitetu sprawy by podniesiono, omówiono, wyrażono by ubolewanie. Taki a taki osobnik, szkodnik, zakała w dniu takim a takim rzucił śmieć na ziemię albańską, na chodnik komunistyczny na paskudzi. Czy wyraża samokrytykę? Oczywiście, że wyraża. Już nigdy nic nie będzie naśmiecone, już zawsze wszystko będzie posprzątane. Oto zadba też komisja chodząca od bloku do bloku, sprawdzająca, czy klatki schodowe umyte, czy kwiatki posadzone, czy występny śmieć gdzieś się panoszy, sabotując słuszny i powszechny ład. Zarzucenie śmieci leży mi takie przykrości i wstydy fundował, że nikt by śmiecia rzucić się nie odważył, nawet gdyby go miał, a na szczęście nie miał. Do sklepu chodziło się z własną siatką, z papierową tutką, ze słoikiem, ze szklaną butelką. Do siatki ładowało się ziemniaki, do tutki nasiona słoneczynka, do słoika szedł jogurt, do butelki mleko od 3 na dane wystane. I się nie marnowało i wszystko było ekologiczne. Raz żeśmy z narzeczonym pojechali na jezioro Ochryckie. Motorem, bo powiem szczerze, narzeczony dobrze się miał z władzą. Motor dostał i sobie jeździł, gdzie chciał, nie do pomyślenia. Bardzośmy się kochali, żyliśmy miłością, która nas niosła, kiedyśmy tak jechali nie za szybko i podskakiwali na wybojach, bo dróg specjalnych nie było, jako że nie było komu po nich jeździć z racji braku samochodów. I tak żeśmy zajechali nad tą wodę granatową i patrzymy przed siebie na Jugosławię po drugiej stronie. I za dużo o tej Jugosławii nie mówimy, po co nam strzępić język. A to marzec, wiatr wieje straszliwie i głowy nam urywa. I tak zimno nam było, tak okropnie, żeśmy zapomnieli o swojej miłości i dalej, że zbierać gazety, co nad brzegiem zalegały. Okryliśmy się głosem ludu jak płaszczem i pytaliśmy pod słowami władzy. A potem poszliśmy brzegiem jeziora z głosem ludu omotanym wokół głowy, żeby nas chronił przed wiatrem i wypatrywaliśmy, czy dryfuje w wodzie jakiś obcy śmieć, bo to była woda wspólna albańsko-jugosłowiańska. Ale nic nie znaleźliśmy.
Pewnie jakiś szwicer ze mną, żeby sprzątał, żeby zagraniczne śmieci nie dawały ludziom do myślenia. Takie mam wspomnienie ze śmieciami. Jedno jedyne, jak siedzimy obłożeni gazetami trzęsący się młodzi. System lotu odeszł i śmieci nie produkował. Produkował rzeczy, które były jak śmieci, ale samych śmieci nie. A że one gdzieś tam były, kto by sobie nad tym głowę łamał? W Albanii była tylko Albania. Może jeszcze trochę chińszczyzny, jakieś zegarki, jakieś radioczko słowackie, telewizor rumuński, trochę starych książek z Francji, drobiazg przywieziony z Włoch, chowany przed światem i tyle. Im bardziej rzeczy nie było, tym bardziej chciało się nie mieć. Ci, co mieszkali w portowym Durres, oddzieleni od Włoch ledwie morzem, to byli szczęściarze, którzy zawsze mogli coś z życia uszczknąć, bo świat regularnie się u nich meldował, sumując statkami w porcie. Kto miał ciut rozumu, mógł na tym skorzystać. Choćby młody czota, 10 razy się za siebie obejrzy, ale do marynarza podleci, zagada, zbajeruje, to sprzeda, tam to kupi, niby mi wolno, ale z tych biznesu w końcu na parę dżinsów uzbiera. I ma. A wszystkim oko bieleje, skąd czota takie słodki wyświadczył. Czota głupi nie jest i regularnie melduje się na plaży i sprawdza, co może wyrzuca na brzeg, co mu Italia wodami przysyła. Dobry śmieć można ładnie sprzedać albo pięknie komuś podarować. Nieciekawy śmieć włoski stawał się w Albanii atrakcyjnym śmieciem zagranicznym. Dajmy na to but. Ktoś głupi rzuca do wody parę adidasów, a tu czoty nad brzegiem wyławia taki namoczony cud i aż przysiada z zachwytów. But jest wspaniały, od razu widać, że nie albański. Tylko go osuszyć, umyć i szpanować, bo pewnie stracił kolorów. Ale z butami taka bieda, że się butało, że trzeba mieć dwa i do tego takie same. Jeden wystarczy. Czota wzdycha i przez cały dzień nie podnosi głowy, tylko uparcie metr po metrze pustuje piasek. Ale drugiego adidasa nie ma. Może go pożarło, może go zgubiło, może go zmarnowało. Czota zademonstrował but kolegom, uczuli. Jeśli wybierzecie się na własne śmieciozbiory, tego buta wypatrujcie dla mnie. Gdyby znał bajkę o Kopciuszku, pomyślałby o mnie nie raz, ale nie znał. Za to często oddawał się rozważaniom, jakie korzyści wynikałyby z posiadania pary włoskich adidasów, włożonych do tych nowych dżinsów. Która dziewczyna co by powiedziała? Skąd masz takie buty? Takie tanie na pewno wypadło. A on każdej odpowiedziałby coś innego. Dla każdej inną miałby historię, a każda byłaby piękna. I historia, i dziewczyna. Ale może obrzydliwe drugi but połknęło. A miłość nie przychodziła, bo nie wiedziała, o co mogłaby zapytać. Aż razu pewnego, grzebiąc w piasku, czota znalazł związanie sytuacji bez wyjścia. Życie krótkie, to ile czasu można tracić szukając buta i miłości. Włożył nowe dżinsy. Włożył piękny adidas na jedną stopę. A na drugą gips włożył mu znajomy lekarz za pieniądze symboliczne grzecznościowe. I tak, modny, sprytny i niezbolny, czota go poślikał pod liceum. Wyciągnął z kieszeni paczkę papierosów i odpalił jednego, tak jak odpala papierosy mężczyzna, który u schyłku komunizmu nosi dżinsy, adidasy i przyjmuje ciosy od życia. Jeśli nie złowi dobrej dziewczyny na but, to może uda się jakąś współczującą na gips. Albańska wolność przez chwilę była objawieniem, a zaraz potem stała się śmieciem. Ściekły się na chodnikach pożuchy rzeczy przeróżnych, fikuśnych i prowizorycznych, kobiece marzeń z dalekich krajów, gdzie kto stąpnie, tam coś na ziemi leży i szczerzy się na sprzedaż. Wszystko się przewala, wszystko się tłoczy, jajo obok kabli, banany na dywanach, kiełbasa zakąszana cebulą, kapy z palmami i kozy z tygrysem. Lśnią porcelany na ceracie, migoczą plastikowe złota, zegarki na składanych stolikach, garnki w kartonowych pudłach. Wszyscy wyciskali soczysty miąższ z materii, która momentalnie przemieniała się w gnijące odpady zanurzone w błocie, hałdy okropności przyklejone do krawężników, syfy smary z miodem. Brud codzienny piętrzył się i napierał, rozkładał się i cuchnął, ale w oczach ludzi zajętych walką z codziennością był niewidoczny. Co miało wisieć, to wisiało. Co się przewróciło, to leżało, a komu w drodze ku lepszemu życiu, temu czas to pieniądz. Skonsumowany żywot albański rozciągał się na ulicach, krył w wyłomach murów i szczelnych płyt.
Obok zwyczajnych gazet walały się nowo odkryte różowe pisemka. Objawienie w kraju, w którym jeszcze niedawno o pornografii można było tylko fantazjować. Chłopcy wyrywali sobie z rąk strzępki gazet, przedstawiające zakamarki anatomii. Tak jak ich ojcowie pochylali się w czasach chodzi nad opakowaniami zagranicznych rajstop i biustonoszy, przeszmuglowanych cichaczem pod pozory prezentu dla żony, skoro już się z ojczyzny wyjechało i jak najszybciej do niej wróciło. Kobiece ciała z opakowań rajstop były odziane, schludne, gotowe do pracy. Innych ciał nie było, tylko takie właśnie urzędniczo-blade. Ale łydka jest łydką, jak się nie ma, co się lubi, to dobra łydka nie jest zła. Miłe dla popatrzenia staje się nawet oficjalne kobiece mięso. Pornografię trzeba było sobie wymyśleć. Z grzebnych karton trzeba było sobie domarzyć rozwiązłością, dorobić. W socjalizmie wszyscy pracowali, więc fantazja także musiała przerzucić swój gruz. Dopiero w roku 91 odsłoniło się przed Albańczykami czasopismo Eros, które podrostki sprzedawały na ulicach tyranów w cenie chleba. Eros był różowy, edukacyjny, ciągle jeszcze niewinny. Kolejne lata przyniosły precyzyjniejszy wgląd w anatomię. Strzępki pornosów przewalających się po ulicy nie były już teleskopową erotyką, tylko brutalną fizjologią, jak gdziekolwiek indziej. Podobno psy rzuciły się na śmieci, bo były straszliwie głodne i za nic miały, że obok resztek jedzenia walają się leki. No ale przecież leki powinny być w opakowaniach. Nie dowierzali ci co bardziej logiczni, ale opowiadający odważyli się na próby sabotażu historii. Było tak, inaczej nie było. Głodne psy z mamą raz, zawiedzone ich pęcikiem, rzuciły się na śmieci przy kontenerze pod szpitalem i zeżarły resztki jedzenia razem z lekami. Bo wiadomo, że szpital wywala te swoje strzykawki, wąflony i pojemniki byle gdzie, choćby i na plaży, a tamtej nocy wywalił na ulicę pod kontener i psy, tak, psy zeżarły. I zwariowały. Czerną nocą taksówkarze, starzy alkoholicy i balująca młodzież ujrzeli psią watakę biegnącą przez miasto, wyjącą i skłonącą, rozjuszoną atakiem szaleństwa, oszalałą z bólu. Psy szczekały, gryzły i rzucały się na ludzi za swój głód i swoją niedolę. Jedni uciekali, drudzy żałowali, że pistolety zostawili w domu. Aż w końcu padły strzały, a na chodnik padły psy. I mówili jeszcze ludzie, że na końcu tej pokaleczonej, rozwścieczonej watachy wyścigał drobny, barwaty budelek, którego ktoś wyrzucił z domu. Zwierzę to nieszczęsne, dawniej białe i miękkie, a teraz już tylko było szare i skołtnione. W porywie rozpaczy skomlało jego stajnie, podbiegało kilka kroków na krótkich łapkach, a potem przystawało i znowu było w ciemność. Prawda jest taka, mówili ludzie, że najpierw zwariowaliśmy my, Albańczycy, a dopiero potem zwariowały psy. Od tych naszych leków, które już nas nie uleczą. Od tych naszych śmieci, które przestały nam być potrzebne. Czasem już nie odróżniasz, co jest człowiek, co pies, a co śmieć. A może one wcale nie zażarły żadnych leków. Może tak po prostu zwariowały. I szpitalne śmieci nie były im do tego potrzebne. Plaża pokryta była śmieciami, to znaczy kawałkami lepszego świata. Plaża pokryta była śmieciami, to znaczy obiektami zachęcającymi obywateli do dyskusji politycznych, stanowiących zagrożenie dla systemu. Plaża pokryta była śmieciami, małymi okienkami na świat, małymi tęsknotami. Plaża pokryta była śmieciami, które w Albanii zaczynały nowe życie. Dzisiaj śmieci zalegające na plaży psują obraz kraju, w którym turyści mogą bezstresowo zrezygnować przeciążone mózgi. Ekologia zaczęli główkować niektórzy, to takie naiwne zachodnie pitolenie, na którym można jednak coś zarobić. Umyślił sobie jeden profesor z Albańskiego Uniwersytetu, żeby nie napisać grantu do tej uni w celu wzmożenia świadomości ekologicznej studentów oraz posprzątania ośmieconego wybrzeża Adriatyku. Projekt był międzynarodowy, prestiżowy, pieniądz duży. Zebrał profesor doktorów, doktorantów i studentów. Trochę ich zakręcił do współpracy, trochę im pogroził. A na szkolenie ze sprzątania świata w kraju zachodnim pojechał sam. Ile pieniędzy na to sprzątanie dawała Unia, tę informację zachował dla siebie. Minęły czasy, gdy można tak po prostu zdefraudować grant, tłumaczył mój rzecznik doktorzy. Z pieniędzmi da się zakombinować, ale musisz mieć faktury i kilkoro zaprzyjaźnionych ludzi. Powiedz, ile kasy daje Unia, a my ci pomożemy i z projektem, i z defraudowaniem.
Ale profesor miał swoje koncepcje i swoje sposoby, a także swoje uprzedzenia i swoje oczekiwania. Studentów i doktorów wysłał na plażę do sprzątania, a sam kalkulował i zawodził w głowę, jak najefektywniej pieniądze przechwycić. I tak system kiwał, aż się zakiwał i zapomniał, że do kiedy trzeba otworzyć konto w banku, na które jeszcze dobywa Unia przeleje pieniądze. Posmażyli się studenci w słońcu, pomęczyli się, w końcu zbuntowali. Doktorzy udziału w projekcie odmówili. Pieniądze przepadły, a profesor długo i chętnie opowiadał kolegom, że w tym kraju niczego się nie da zrobić, wszelka inicjatywa jest fałszona. Nikt nie myśli kolektywnie, a ludzie to zwierzęta. Ludzie to płaty mięsa z oczami. Ludzie to śmieci. Piękne mamy wysypisko w Tinanie, zachwycał się w 2016 roku uśmiechnięty burmistrz. Piękne, nowoczesne, móc tylko przyjść i przyjemnie pracować. Kilka tygodni później pod osobistym śmieci zginął 17-latek Aldis Geoffrey, zatrudniony nielegalnie poniżej płacy minimalnej. Przełożony chłopca zarządził, by ciało Aldisa zostawić na wysypisku, przysypać zgnilizną i smrodem i jak najszybciej o nim zapomnieć. Ale pozostali pracownicy powiedzieli nie. Tyle mogli zrobić dla swojego przyjaciela, jednego z tysięcy albańskich ludzi odpadków. Tyle mogli zrobić, żeby nie zamienić się w śmieci, ani nie dać się pochłonąć myślą o własnym końcu. Drobna twarz Aldida stała się symbolem systemowego wyzysku i hipokryzji władz. Chłopca śmiecia, który w nowej wolnej Albanii nie miał żadnego wyboru, a w oczach systemu żadnej wartości. Wszystko, czego nie było, już tu jest i śmieć tu jej gminie. Na plaży, na ulicach, na bezdomnych parcelach i cmentarzach rozciągają się zwały martwych rzeczy, śmieci nieśmiertelni. Nie wiadomo, co z nimi zrobić. Nie wiadomo, jak przed nimi uciec. Są drugą stroną medalu, nieufnością losu, bliskością naszej wspólnej klęski. Kiedy rano zbieram śmieci pod oknem i wrzucam je do czarnego worka, słyszę, jak z głębin plastiku wydobywa się szept. Ostatnio wydadzą tchnienie na grzybie ziemi. Na chwilę przed śmiercią przypomną sobie kolor kwiatów, zapach trawy po deszczu, fakturę kory, a potem czarna pamięć płatków wyścieli im powieki. Śmieci nie będą ani żywe, ani martwe. Zostaną. Ziemia zapewni się w sobie i obawa i cicha. Nie wiem, czy wiesz, ale bardzo dużo się uśmiechałaś, czytając ten tekst. Zaczęłam się zastanawiać, jak ci się go w ogóle pisało. Szybko. Może dlatego się uśmiecham. Ale już pytam też dlatego, że ty kiedyś powiedziałaś w wywiadzie, że nie bardzo lubisz pisać teksty na zamówienie, ale to był tekst na zamówienie, czy to był tekst jakoś... No tak. No bo raczej po prostu nie przyszło mi do głowy, żeby pisać o albańskich śmieciach mimo wszystko. To znaczy, kiedy zaproponowano mi właśnie napisanie do tej antologii, to pierwsza moja myśl była taka, że nie, no jak to, nie mam pomysłu. A potem nagle okazało się, że wszystkie te historie już są. Że gdzieś już je słyszałam, że one z jakichś powodów no jakby nie pasowały do książki, powiedzmy. Ale że do tej antologii się nadadzą te historie. No, ja mam odniosłem też wrażenie, że on jakoś tak naprawdę stylistycznie zbliży Bukaresztu. W ogóle jesteśmy w bardzo symbolicznym momencie, bo nie wiem, czy wiesz, ale jeśli dobrze liczę, minęło chyba 10 lat od twojego pierwszego wyjazdu do Bukaresztu, który jest też tematem dzisiejszego spotkania, Bukareszt, Tirana, nie wiem, czy masz świadomość. I zacząłem sobie czytać różne swoje wywiady i teksty wokół Bukaresztu, żeby zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś, a jak wygląda teraz. I tym, co mnie chyba zdziwiło najbardziej, było to, że Bukareszt był dla ciebie trochę takim ćwiczeniem stylistycznym, że i to też bardzo widać w tej książce, ale zastanawiam się, jak ty w ogóle patrzysz na tę książkę teraz, czy nadal wspominasz trochę jako takie ćwiczenie i odskocznie z perspektywy 10 lat? Tak. Było to jakby w ogóle wymagało zupełnie innej pracy i w ogóle innej dokumentacji, innego zbierania materiału. Wymagało też bardzo dużo pracy z ludźmi, w sensie bliskości z ludźmi, kontaktów z ludźmi i ten proces zbierania
historii do błota no, trwał tak naprawdę 4 lata. A Bukaresz ja po prostu napisałam w domu przy biurku głównie. To znaczy, jeżeli pojawiała się jakaś historia do Bukaresztu, to niemal, że ktoś mi ją wkładał w ręce. Ja w ogóle nie wiedziałam, nie zastanawiałam się nad tym, jak się pisze reportaży i czy ja w ogóle jestem reporterką, co to jest za robota. Jak ja powinnam się zachowywać. To było, jak ja ciągle się czułam pisarką, przyjechałam do Bukaresztu tak naprawdę dlatego, że było wielkie pewnie przygody, wielkie takie pewnie, żeby coś się zadziało. Ja miałam wtedy 20... No tak, miałam 24 lata, jak przyjechałam po raz pierwszy, a 20 mniej więcej 6, jak tam przyjechałam z tą swoją wielką walizką. I to był taki bardziej projekt życia niż projekt książka. Bo ja teoretycznie miałam tam pisać doktorat o kinie romskim. Ja tam... Ale potem po prostu im dłużej tam byłam, tym bardziej jakby okazywało się, że ten Bukareszt jest dla mnie szalenie literacki. Taki właśnie, że jakby dużo ciekawych rzeczy otwiera przed mną. I nie było tak naprawdę w pisaniu tej książki żadnego przymusu, ale też nie było żadnego zastanowienia się, jak ta książka zostanie odebrana. Bo to było tak, że ja miałam wtedy 20 bodajże 8 lat. Ona wyszła, tak? 28. I ja miałam, tuż przed opublikowaniem jej, miałam takie głębokie przeświadczenie, że jeżeli ona nie odniesie sukcesu, takiego sukcesu, prawdę mówiąc, komercyjnego, że ja nie będę mogła jakby funkcjonować, bo ja i tak żyłam w Bukareszcie za bardzo mało pieniędzy. To było po prostu takie kombinowanie cały czas, jak przeżyć i też utrzymywanie się z pracy dziennikarskiej, pracy i tak dalej. Ja już byłam tym strasznie zmęczona i obiecałam sobie, że jeżeli ta książka nie odniesie sukcesu jakiegoś tam w miarę po prostu nawet symbolicznego, to ja kończę z pisaniem. Już miałam po prostu scenariusze, że właśnie może coś ze świnami, może coś ze zwierzętami, że po prostu szkoda mojego życia. I w ogóle był dosyć długi okres pomiędzy skończeniem Bukaresztu a wydaniem tej książki. To było pół roku. Ja jak skończyłam tę książkę, to naprawdę miałam bardzo mocny epizod depresyjny. I poszłam do psychoterapeuty z tym, że właśnie no, skończyłam książkę, ale nie wiem jak ona budzi i tak dalej, i tak dalej. I umówiłam się z nim na 6 sesji i on po tych 6 sesjach powiedział, absolutnie musi pani skończyć z pisaniem. To nie jest dla pani, nie ma pani jakby psychiki, żeby mierzyć się z tymi wszystkimi rzeczami. Ja pani sugeruję, że po pierwsze jakby 2-letnia terapia co najmniej ze mną, a po drugie z pisaniem. Jak dobrze, jeśli chcecie w ogóle ciągnąć ponowne przerabianie tematu albańskiego, bo ile miałaś spotkań do tej pory o płocie z otrzymi ślub? Tak mniej więcej, plus minus? No, myślę, że tak około 25. I jak to zbierzesz? A jeszcze jest 20-25 co najmniej, bo zaczynam teraz, tak naprawdę zaczynam dopiero teraz, a taką jakby letnią jesienią. No i ja też nie chcę cię ciągnąć w tematy żebyś po raz kolejny opowiadała o Albanii, dlatego że podejrzewam, że pomijając same spotkania, to udzieliłaś na temat Albanii wywiadu absolutnie wszystkim tygodnikom, kwartalnikom, poza tygodnikiem Pszczelarza, prawda? Więc nie chcę, żebyś tego kolejny raz przeżywała. Chcę powiedzieć, że wielkim hitem wśród czytelników okazał się wywiad dla gazetki PKP. To był po prostu, to było absolutne, to było jakiś taki, nie wiem, komercyjny sukces, bo do mnie napisało z 10 osób a propos tego wywiadu dla gazetki PKP. Ale to nie był wywiad o kolei albańskiej? No nie, bo też nie wiem, mogłabym powiedzieć, bo tam jest wielki problem z koleją, więc nie mogłabym opowiadać, jak jest to. Natomiast rzeczywiście, jak wiem, być może gdybym udzieliła też do tygodnika Pszczelarza, to wcale to nie było takie. Ale wiesz, pomyślałem, że może to jest wywiad o kolei albańskiej, bo wywiad pod hasłem, a zobaczcie, są kraje, gdzie jest gorzej, cieszcie się tym, co mamy. Ale w takim razie chcę pociągnąć troszeczkę w inną stronę, bo obie książki, mimo że formalnie Bukareszt i Błoto są bardzo różne, to jednak pochodzą od podobnej tematyki, czyli jakby jednostka wobec reżimu. No i też wykonałaś podobną, bardzo ciężką pracę, tak naprawdę emocjonalną, czyli rozmawiałaś po prostu z ludźmi, którzy doświadczyli tego reżimu na własnej skórze i w obu przypadkach tak naprawdę, żeby przełamać jakiś opór, musiałaś nauczyć się języka, ale jednak ta Albania została z tobą na pewno na wiele, wiele dłużej niż Bukareszt, ale czy to wynika też z tego, że ty całą Albanię pisałaś właśnie na miejscu w Albanii? Myślisz, że gdybyś zebrała te wszystkie historie i pisała to w Polsce, to byłoby ci dużo łatwiej przepracować tę książkę? Myślę, że tak.
Myślę, że trochę łatwiej byłoby mi ją pisać. Bo na przykład te ciekawe wystąpienie, które Błota czytał też fragmenty na temat współczesnej kampanii i powiedział mi, wiesz, ja potrafię powiedzieć, które fragmenty pisałaś w Tyranii i byłaś tworzona, a które pisałaś na ziemi w Polsce. Natomiast ja myślę, że z tą Albanią to jest też trochę tak, że ona ciągle mi stawia opór, że w jakiś sposób pisanie Bukaresztu było łatwe i było... Ten Bukareszt tak trochę się jakby, jako książka powstał mimo, to znaczy obok mnie. Różne rzeczy się działy, ja szłam za takimi swoimi fascynacjami i z tego ulepiła się książka. Natomiast było to już było taką książką bardzo uważnie konstruowaną, że wiedziałam, że tutaj w tej części brakuje tego, w tej części brakuje tego, powinnam jeszcze dostać to, ale nie jestem w stanie i tak dalej. Więc na takiej zasadzie to działało. To była książka, jak bardzo te decyzje są skonstruowane. Natomiast teraz ja pracuję nad książką o współczesnej Albanii, a jeszcze mam w głowie taki projekt o opowieściach kobiet z Albanii i z Kosowa, które rozpinałyby się na, jakby przez cały XX wiek i aż do teraz. I tak naprawdę w ostatnich miesiącach zaczęłam pracę nad tym, zaczęłam rozmawiać ze starszymi kobietami na temat właśnie seksualności i ciała w czasach komunistycznych. I napotkałam prawdopodobny opór tych kobiet. I to są bardzo trudne wywiady i myślę, że nawet jeszcze trudniejsze niż te do Błota. Dlatego, że w jakiś sposób w Błocie jest narracja ofiar. I to są historie, które jakby każda z tych ofiar czuje się upoważniona, żeby mówić o swoim cierpieniu. To znaczy nawet jeżeli to jest dla nich bardzo trudne i jakby opowiedzenie tego jest trudne, to oni jednak mimo wszystko mają takie mocne poczucie moralnej słuszności, że ich historie powinny wybrzmieć. Natomiast w przypadku tych opowieści jak o seksualności, o nielegalnych aborcjach, czy o w ogóle no właśnie takim też wielkim, jakby wielkiej potrzebie kontrolowania ciał kobiecych i w ogóle kwestii tego, co jest czyste, a co nie, jaka kobieta jest dobra, a jaka nie, że to się jakby kobietom jest bardzo trudno w ogóle powiedzieć na głos pewne słowa. Albo na przykład mam jakiś taki wywiad, że wydaje mi się, że cały czas jakby bohaterka mnie jakby po kole prowadzi. Znaczy ona nagle mówi, że była wielokrotnie gwałcona przez swojego męża, z którym się rozwiodła, po czym zmienia temat, po czym znowu coś jakby mówi na temat tego i to są po prostu bardzo trudne rozmowy. Ja też muszę bardzo uważać, żeby nie naruszać jakichś takich sfer intymności tych kobiet. Że jednak mam takie głębokie poczucie, że te moje bohaterki kobiece dużo więcej ryzykują niż ci mężczyźni, powiedzmy, bo głośno wszystkie męskie narracje. I to są narracje ofiar, więc tamci bohaterowie ryzykowali mimo wszystko dużo mniej niż te starsze kobiety, które muszą się też w ogóle mierzyć z kategorią wstydu. To jest temat, który się pojawił już w Bukareszcie, prawda? I zresztą on był jakoś bardzo, bardzo ważny dla tej książki, był w niej, można powiedzieć, dominujący. I czy tak naprawdę to doświadczenie tych rozmów, które przeprowadzałaś na ten temat z kobietami w Bukareszcie i w Rumunii, to w jakimkolwiek stopniu ułatwia ci te rozmowy teraz z kobietami na Bałkanach, czy to jest zupełnie, zupełnie inne doświadczenie? Na pewno, natomiast w Rumunii już ten ślad został przydany chociażby przez 4 miesiące, 3 tygodnie, 2 dni Christiana Mucciniu. Ten film wcześniej się jakby ukazał, zanim ja zaczęłam swoje wywiady. Powstała wcześniej książka fantastyczna Gary Friedman, Polityka Ubudy, gdzie ona też już zadała bardzo wiele wywiadów właśnie o kobietach, które dokonały aborcji. Więc jak w jakiś sposób mimo wszystko ten temat w Rumunii jest rozpoznany. I on jakby funkcjonuje po prostu w debacie publicznej, jako pewien problem społeczny, którego społeczeństwo rumuńskie doświadczyło. Natomiast w Albanii nie ma żadnych badań na temat seksualności i też seksualności w czasach komunistycznych. Po prostu tego nie ma. Jakby do każdej informacji trzeba dochodzić i potwierdzać u bardzo wielu różnych osób. Na przykład ja cały czas przez 3 lata bodajże bycia w Albanii słyszałam, że nie było żadnej antykoncepcji, że nie było prezerwatyw, nie było w ogóle żadnych innych środków. I dopiero po 3 latach ktoś mi powiedział, że były kontakty z Chin, tylko że się do niczego nie nadawały, bo było po prostu ze złej gumy, która pękała.
A poza tym ludzie tak bardzo się zwrócili pójść do apteki i poprosić o mnie, ponieważ w aptece z reguły pracował ktoś powiązany z cigarami, że ludzie nie mieli odwagi w ogóle jakby pójść tam w takim celu. No i to też jest jakby, a potem jak rozmawiam z innymi jeszcze Albańczykami, to oni mi znowu mówią, że a nie było żadnych środków antykoncepcyjnych. No i w sumie jakby ja rozumiem, bo jak się patrzy na te statystyki dzietności z czasów komunistycznych, kiedy po prostu w roku 1944 było tam powiedzmy 1 300 000, a w roku 1991 było 2 800, to pokazuje, jakie były wskaźniki dzietności. Bardzo wysokie. Ja w ogóle powiedziałem, że ty masz ochotę ciągle się tym, wiesz, zajmować tam, a nie ci tam po prostu mam wrażenie zabierze na stałe, jeżeli nie dosłownie, to mam nadzieję, że nie. To psychicznie. Ale w tym momencie jesteś na etapie kończenia tak naprawdę kontynuacji Błota Słodszego niż Lód. Czyli czy ta książka będzie miała taki tytuł, jak wypowiadałaś, to będą jeszcze piękne dni? Czekają nas piękne dni, nie wiem. To jest tytuł roboczy, więc może się jeszcze zmienić. Natomiast sama się zastanawiam, kiedy tą książkę skończę, bo nie jestem nawet tego pewna. Na przykład tego, że do końca roku mam mnóstwo różnych zobowiązań innych. Nawet to zostałbym tylko obecnie i kawałek listopada, żeby być tam na miejscu i zbierać podwiarkę. Więc po prostu ta książka ukaże się prawdopodobnie już. No na pewno ukaże się w przyszłym roku, ale czy to będzie wiosna, czy jesień, to jeszcze tego nie wiemy. Wspominasz, że rozmawiałaś już z kobietami na temat seksualności i aborcji, a powiedz mi, pamiętam, w wywiadzie do tygodnika wspominałaś o tym, że szukałaś długo klucza w ogóle do Albańczyków, do tego, żeby oni się przed tobą otworzyli, pracując nad Błotem. Pierwszym kluczem okazała się znajomość języka, ale drugim, i to było bardzo, bardzo zadziwiające i jednocześnie bardzo piękne dla mnie. To znaczy, wspomniałaś, że zaczęła się pytać o najprostsze rzeczy, zaczęła się pytać, czym jest szczęście, czym jest rodzina. Ktoś otworzył się przed tobą w momencie, kiedy ty pytałaś o matkę. A jak wyglądały rozmowy z kobietami? Czy te klucze, które już miałaś wcześniej, pasują też do tych rozmów? Czy musisz zupełnie zmienić swoje podejście? To jest też pytanie tak naprawdę trochę o twoją metodę reporterską. Mówisz, że nie jesteś reporterką, ale jednak wykonujesz działania tak naprawdę stricte dziennikarskie. Ja już wiem, że jeżeli ta książka o kobietach w ogóle powstanie, to ona powstanie za 5-7 lat, tak to widzę. Że to po prostu jakby ja już spośród tych bohaterów, które poznałam, widzę, które mogą jakby, z których mogłaby powstać opowieść, które bohaterka nadaje się jakby na historię, że tak powiem brzydko. Natomiast wiem, że to będzie wymagało bardzo długiej pracy z nimi, że to nie będzie jedno spotkanie, ani nawet trzy. Bo może się okazać, że to będzie 5 spotkań albo 10 chociażby. Czy to będzie po prostu bardzo trudne, że zupełnie inaczej, jakby inny jest w ogóle ciężar tych rozmów. Także dlatego, że w ogóle w Błocie jest tak mało kobiecych historii, ponieważ kobiety nie chciały się ze mną spotykać, odwoływały spotkania, albo jak mówiły coś, to mówiły zupełnie jakby takie rzeczy najbardziej jakby banalne i przerobione, tak jakby mówiły tym dyskursem. I to by się nawet niepokoiło, kiedy padało takie pytanie, które trochę wybijało po prostu z tego takiego zwyczajowego sposobu pytania. Także ja się trochę tym zajęłam, ponieważ ja byłam bardzo głęboko sfrustrowana pisaniem o współczesnej Albanii, więc jakby to jest taka, że przez te 4 miesiące, kiedy miałam pisać tę książkę, to jej nie pisałam, tylko zaczęłam jakby robić zupełnie inne rzeczy, bo nie miałam sobie przestrzeni na tę współczesną Albanię. Nie chciałam w ogóle znowu słuchać tego samego lamentu. Też dlatego, że czułam takie fiasko tych rozmów o współczesnej Albanii, że ludzie są tak głęboko rozczarowani tym krajem, że ciągle tak naprawdę mówią to samo i to jest niemalże do uwierzenia, że można mówić po prostu takie rzeczy. Więc trochę też, żeby jakby... bo ja sama też przeżywam sytuację polityczną w Albanii. Przeżywam to, że od lutego dzieje się coraz gorzej. Przeżywam to, że teksty sprzed roku o Albanii są teraz w tym momencie niewinne. I nawet jeżeli ktoś miał jakieś katastroficzne scenariusze do Albanii, to i tak rzeczywistość po roku okazała się gorzej niż to, co zakładałam.
Więc ciężko mi jest o to pisać. Ciężko mi jest to pisać i mam takie poczucie, że mogę popełnić błąd, publikując książkę, która będzie taka, jak te opowieści Albańczyków. Że może się okazać, że naprawdę to jest bardzo jałowana narracja. Że oni sami po prostu już przesadzają, bo czują się bardzo jakby zamknięci, zatrzaśnięci jakby w pułapce tego kraju. Jakby w tych próbach wydostania się z tego kraju. I to jest też bardzo ciekawe, jak ja widzę, że te historie o tym, że Albania to jest kraj, z którego można się było wydostać w czasach komunistycznych, jak teraz to prowadzę, że Albania jest krajem, z którego nie można się wydostać. Jak ja po prostu, ja cały czas słyszę, no co ty w ogóle możesz wyjść, to możesz stąd w każdej chwili wyjechać. A my nawet, jeżeli gdzieś wyjedziemy, to możemy być tylko 3 miesiące i musimy wracać, a poza tym jesteśmy nielegalni. A jak jesteśmy nielegalni, to ciągle się boimy. Albo jesteśmy od kogoś zależni, możemy stać się ofiarą w ogóle systemu Holandii, Wielkiej Brytanii i tak dalej. Także ja nie wiem jeszcze do końca, jak tę książkę o współczesnej Albanii pisać, dlatego zdecydowałam się za Albanię wyjechać. Jakby postanowiłam, że nie będę pisała tej książki na miejscu, ponieważ jestem absolutnie tak jakby dryfuję w tym szlamie tego dyskursu właśnie publicystyczno, powiedzmy, społeczno-ludzkiego na temat tego, jak bardzo to jest zgubiony, stracony kraj. A ty siedząc teraz tutaj na wygodnej, szerokiej kanapie w Wrocławiu, umiesz sobie naprawdę wyobrazić siebie piszącą przez 5-7 lat książkę o seksualności, o gwałtach, o aborcji, bo tak naprawdę zaczynasz wchodzić w taką rolę psychoterapeutki całego kraju. Już było to słodsze niż my było psychoterapią, a co dopiero taki temat, o którym wspominasz. Wiesz co, to może ja powinnam być na terapii, to wszystko z terapeutą, co tutaj się dzieje właściwie. Dlaczego ciągle chcę do Albanii wracać? Ale są jakieś szanse na to, że będzie tłumaczenie na albański głota? Co jest szansa, że coś się zadzieje? Bo ja myślę, że to jest książka, która ma bardzo gigantyczny potencjał. Myślę, że na zmianę w ogóle myślenia w tym kraju. Zresztą na pewno masz głęboką świadomość. I tak, jest szansa, że coś się w tej stronie zadzieje? Ja mam takie zaprzyjaźnione wydawnictwo, Pokawa Superfacie, które prowadzą jakby kogoś czterech moich znajomych. I uzgodniłam z nimi, że wydamy i było to i piękne dni razem, tą książkę, taką dużą. Tylko, że też jakby liczę się z tym, że jeżeli błoto zostanie przetłumaczone, to ja muszę pójść do każdego bohatera, pokazać rozdział i dostać akceptację. Że oni się zgadzają, żeby, ponieważ w Polsce ci bohaterowie wystąpią pod swoim imieniem i nazwiskiem. A może oni by sobie tego nie życzyli w Albanii. Więc to jest jakby takie jedno zastrzeżenie. Jakby coś, o czym myślę, że tak to trzeba zrobić. Myślę, że to jest też o tyle istotne, że na przykład w wywiadzie z 2014 roku w Bukareszcie wspominałaś o szansach na tłumaczenie tej książki na rumuński. Ona się w końcu ukazała? Tak, ona miała 2 edycje w Rumunii, ale nie powiem, żeby tam jakoś wielotkowo była. Znaczy ona była ciepło przyjęta przez intelektualistów, szczególnie młodych. Natomiast to nie był jakiś taki prawdopodobny sukces komercyjny, jak na przykład Gotland, Szczygła czy Gulasz z Pyrola Walki. Ale myślisz, że oni też nie byli gotowi na przepracowanie jeszcze niektórych rzeczy, zwłaszcza w momencie, w którym podsuwa im je pod nos osoba z innego kraju, czy coś zupełnie innego mogło tutaj odegrać rolę? Bo wydaje mi się, że też wyrażała się na taką nadzieję, że to jest książka, która może być dla nich, nawet nie dla ciebie, ale po prostu dla nich może być istotna. To znaczy tak, ja dostałam kilkanaście, myślę, maili od czytelników rumuńskich, że ta książka była dla nich jakoś bardzo ważna i że nazwała coś, z czego istnienia oni nie zdawali sobie sprawy, albo że kupuję tę książkę komuś na prezent, albo że pytają, czy ta książka wyszła po angielsku, bo chcą dać komuś jako taki po prostu przewodnik po duszy rumuńskiej. Więc były takie wiadomości, które jakby takie, że aż sama byłam zaskoczona, że ta książka dla Rumunów może być aż tak ważna. Bo ja cały czas jakoś z tyłu głowy mam lęk, że te wszystkie rzeczy dla Rumunów byłyby zbyt oczywiste, że to jest taka książka po prostu taka właśnie nieśrednio zaawansowana, nie tylko taka dla początkujących właśnie.
I też mam takie naprawdę głębokie przeświadczenie, że to jest książka pisarki, a nie młody Bukaresz. Czy to jest jednak, przede wszystkim myślę, że to jest po prostu literacko jakby taka ciekawa rzecz. Trzeba patrzeć na nią przede wszystkim przez pryzmat języka. Podczas gdy błoto już może być taką naprawdę, no powiedzmy, zamkniętą propozycją rozumienia angielskiego komunizmu. A trudno było ci się, bo wspomniałaś wcześniej o tym, jak budowałaś sobie konstrukcję, prawda, dokładnie widziałaś miejsca, które wymagają uzupełnienia. Trudno było ci się powstrzymywać przed popadaniem w taki literacki flow. To fajnie widać w tym tekście, który przeczytałaś, że jakby widać, że to jest tekst, który pozwala ci się wyszumieć, prawda? Jakby pozwala ci płynąć na falę śmieci, tak naprawdę. Bardzo błyskotliwy, bardzo zabawny, pięknie napisany tekst. Trudno było ci się powstrzymywać przed takimi rzeczami, pisząc błotem. Miałaś świadomość, że musisz unikać przedstawiania siebie na pierwszym planie? Tak, i taką płytką właśnie były te rozdziały, bo na przykład na czytanie właśnie w Czechach i Słowacji wybrałam tylko te rozdziały takie bardzo literackie. Gdzie ja po prostu pamiętam doskonale, jak siedziałam, jak po prostu łzy leciały z oczu, bo miałam taki flow. I to było, że tak rzeczywiście czułam, że to jest taka energia pisarska, że to jest zupełnie inny rodzaj pracy, kiedy siedzi się przy czyimś monologu, przy kilku wywiadach spisanych. One są jako słojówka na kartkach, ja je mam przed sobą. I po prostu moja myśl jest taka, że ja to teraz muszę jakoś zmontować. To trzeba zmontować tak jak film w ogóle. Taka była idea też za błotem. Że po prostu każda z tych historii jest taka, że czytelnik w nią wchodzi i ma obrazy jakby w głowie. I też dlatego, jak ja rozmawiałam z tym bohaterami, to cały czas uparcie powtarzałam, ale opisz mi to, żebym ja to zobaczyła. Jakby jak to dom wyglądał, jak pokój wyglądał, jak droga wyglądała. Jakby te wszystkie szczegóły, które tak naprawdę sprawiły, że błoto, że te opowieści w błocie są takimi opowieściami nasyconymi szczegółami po prostu. Tylko to też jakby wymaga w ogóle znalezienia osoby, która myśli w taki sposób, że ona będzie w stanie, bo można na różne sposoby przecież opowiadać o przyszłości, ale tylko takie jakby ludzie o szczególnej wrażliwości są w stanie tak opowiedzieć przyszłość, że po pierwsze jakby ją opowiedzą wielowymiarowo, jakoś refleksyjnie, też autorefleksyjnie, a po drugie opowiedzą tak, że jakby rozsunują to na jakichś takich, no powiedzmy, efektownych, jak to nazwijmy, szczegółach. Że to będzie takie właśnie i literackie, i filmowe jednocześnie. Ale brak, to były właśnie te białe plany, które wymagały się wypełnienia, gdy momentu, w którym czułaś, że brakuje ci kogoś bardziej plastyczną, nazwijmy to dosadnie, wyobraźnię na przykład? Te rozdziały takie stricte literackie, jak ten o wyborach na przykład, albo ten właśnie o zbieraniu główienka do wiaderka. To były takie rzeczy, które gdzieś usłyszałam jako anegdota i one zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie. I miałam też poczucie, że jakbym ja po prostu je spisała tak jeden do jednego, jak ktoś mi to opowiedział, to mi wybrzmiałoby tak, jak wtedy, kiedy ja sobie po prostu biorę sama tę historię i ją obrabiam literacko i to już wtedy nie jest jakby nawet czyjaś opowieść, tylko to jest stricte jakby literacka rzecz. Ja też wierzę jakby no, w czytelnika, że on po prostu jakby czyta sobie błoto i widzi ten rozdział, to po prostu autorka jakby napisała na podstawie anegdoty, a ten jest po prostu spisanym wywiadem, zmontowanym w odpowiedni sposób. Jakby rozmową przeprowadzoną w odpowiedni sposób. Że wydaje mi się, że to jest jednak wyraźnie oddzielone w błocie. Ja po prostu czułam, że mimo wszystko same te monologi nie wystarczą, a jednocześnie widzę teraz, że w recenzjach jakoś te mam wrażenie, że te kawałki literackie tak jakoś zaniknęły, że jakoś w ogóle ta warstwa taka językowa, która jest stricte literacka w błocie, nie zniknęło, jakby te historie po prostu bohaterów wychodzą na pierwszy plan. I to było też bardzo ciekawe, jak ja czytałam te teksty właśnie podczas tej trasy. Ja bardzo wyraźnie czułam, że one mają zupełnie różny rytm. Że to wybory to jest takie właśnie, że to wszystko tak galopuje, że ten tekst o główianku to jest rzeczywiście taki bełkot propagandowy i to nawet trzeba czytać tak, jakby ktoś się krztusił, jakby zupełnie nierytmicznie, żeby pokazać, że ten bełkot jest sam w sobie nierytmiczny, a inne opowieści są takie no, po prostu liryczne niemalże. Więc to były też dla mnie, ja myślę, że to są takie
Ja to teraz bardzo wyraźnie czuję, że to były takie po prostu przysługi, które ja sobie robiłam. Że to były też takie wentyle bezpieczeństwa dla mnie. Że żeby nie czuć się tylko tą osobą, która nagrywa, montuje i obrabia i układa, to potrzebowałam też takich właśnie ćwiczeń stylistycznych rodem z Bukaresztu, ale one jednocześnie musiały być bardzo zdyscyplinowane, żeby ta książka była dokładnie taka, jaka chciałabym, żeby była. Ale miałaś na przykład jakąś taką potrzebę albo pokusę, żeby w międzyczasie się jakoś literacko szumieć, czy cała twoja energia szła na planie i nie pisałaś wtedy niczego, powiedzmy, bardziej frywolnego na boku? Nie pisałam i mało tego, ja nawet nie czytałam specjalnie, że to nie było związane z kampanią. A jeżeli czytałam cokolwiek, to jakby szukałam narzędzi, żeby z jakimś problemem sobie poradzić w opisaniu czegoś. Jakby naprawdę, jakby przez te 4 lata moje życie to była tylko i wyłącznie ta książka. I to było nieustannie wystawione te czułki, żeby zbierać historię jakieś. Więc dlatego ja się uśmiechałam, jak czytałam ten tekst o śmieciach, bo już było to jest zamknięte w jakiś sposób. I ten tekst o śmieciach to jest coś, co ja mogłam zrobić absolutnie dla siebie, dla własnej przyjemności, bo już nieważne, czy ktoś mi dokładnie opowiedział tę historię takimi słowami, to dbanie o to, żeby po prostu nie wejść na pole bohatera i nie dodać mu czegoś, albo nie ująć mu czegoś, albo jakby zachować, powiedzmy, tą myśl bohatera. Już w przypadku tego tekstu o śmieciach już nie musiałam jakby narzucać sobie takiej dyscypliny. Mogłam zrobić, co chciałam i zrobiłam. Mówisz, że było to się skończyło, że było to jest zamknięte, ale to chyba nie jest tak do końca i też jakby wszystko do ciebie zaczęło chyba mocno wracać w momencie, gdy zaczęłaś przyjeżdżać na to spotkanie. Ja pamiętam nasze spotkanie w Krakowie, to jedno z pierwszych, prawda, o promujących książkę. No i tam tak naprawdę nie mogłaś uciec przed tym tematem na nowym spotkaniu, kiedy pojawiła się jakaś albańska kobieta, kobieta z Albanii, prawda? Która koniecznie chciała ci opowiedzieć o swojej traumie. I to podejrzewam nie jest wyjątek, prawda? Jakby to są sytuacje, które wciąż do ciebie wracają i nie pozwalają ci jakoś psychicznie uwolnić się chyba od tej książki. Tak, pewnie to jest dobrze. To jest tak, że... to jest tak, że ja ciągle jestem z tymi bohaterami jakoś tam. I ciągle to przeżywam. I te 4 miesiące tak naprawdę po zakończeniu promocji, tej, jakby powiedzmy, pierwszej części promocji było tak, kiedy w lutym wróciłam do Albanii, było okropne. Bo po prostu... Jakby to wszystko, co mnie cały czas jakby trzymało w rytmie działania, to, że byłam bardzo głęboko zmotywowana, żeby skończyć tę książkę, też dlatego, że ja musiałam znowu zacząć zarabiać. Przecież przez ten czas, jak ja pisałam tę książkę, zwłaszcza w ostatnim roku, to ja nic nie zarobiłam, ja żyłam z oszczędności, bo też obiecałam sobie, że żeby ją skończyć, nie mogę pracować w innym kraju, więc muszę uruchomić oszczędności, więc już naprawdę byłam pod ścianą. I było coś takiego, że ktoś mi powiedział, no słuchaj, no może jednak może za rok to wydasz, może jeszcze tam coś można nad tym popracować. I ja po prostu się załamałam, bo już wiedziałam, że to jest niemożliwe, że już po prostu muszę tę książkę oddać. I to jest też fajne, że w przypadku pięknych dni ja mogę dorzucić te rzeczy, które mi weszły do błota, że jeszcze tak buduję tę książkę, że daję sobie jakby przestrzeń, żeby różne historie, które nie znalazły się w błocie, żeby jeszcze w tej kolejnej książce jakoś tam wybrzmiało. Ale zadałeś mi ten... zapytałeś mnie o to... Tak. Chciałam powiedzieć coś innego. To jest bardzo ciekawe, co ty mówisz o tym pozostawaniu z bohaterami. Bo ja po prostu zdałam sobie sprawę przez te 4 miesiące, że ja prowadząc rozmowy z moimi bohaterami nie mam im nic do domu. To znaczy mi się dosłownie wyczerpały baterie po błocie. I może też dlatego te wywiady z kobietami były takie frustrujące dla mnie, że ja miałam poczucie, że one mi się wyłączą, ja nie jestem w stanie tych wątków pociągnąć, żeby one utworzyły historię, że te kobiety jakby wymykają mi się, także dlatego, że ja nie miałam im naprawdę, jakby, żeby rozmowa się udała, to trzeba siedzieć naprzeciwko kogoś i bardzo dużo mu dać. Też takiego przeżycia tego, o czym on mówi, entuzjazmu, takiej próby w ogóle razem wejścia w tę przeszłość, żeby ona wybrzmiała w zupełnie nowy sposób. I do tego potrzeba bardzo dużo energii, takie rzeczy nie dzieją się tak po prostu.
Ja jak przychodziłam do tych ludzi, to z jednej strony bałam się tego, co oni mi opowiedzą, jakby co usłyszę, ale z drugiej strony no, była dla mnie wielka ciekawość. Miałam poczucie, że każde to spotkanie jest wielką przygodą, że to jest w ogóle, że znowu dowiem się czegoś nowego. Więc jak przed nimi siedziałam, to po prostu jakby tak czułam, jakby to światło było wokół mnie, że zaraz ja się z nimi połączę w jakiś sposób. I oni dużo mi dadzą, ale ja też dużo im dam. A jednak rzeczywiście było tak, jakby w lutym 2009 roku, że ja wróciłam do Albanii i po prostu nie miałam żadnego światła. Po prostu kobiety, które zaraz się wyczerpał i wyszło. Ja myślę, że my jako czytelnicy możemy nawet często nie mieć świadomości, jak bardzo, jak ciężkie jest w ogóle przeżywanie takiego procesu, jaki ty przeżywałaś. I zastanawiam się, przyszła mi też na myśl Stefana Aleksiewicz, bo pamiętam spotkanie z nią w Krakowie, kiedy ona po Noblu opowiadała o swoich książkach, o swoich bohaterach, to miałem wrażenie, że ona już jakby ma to wszystko za szybą, ma to przepracowane, jest jakby daleko od tego, też dlatego, że doświadczoną reporterką. Ale teraz już z perspektywy tych miesięcy, które minęły od napisania książki, chciałbym Cię spytać o to, czy teraz zrobiłabyś coś inaczej, czy uważasz, że na przykład popełniłaś jakiś błąd, że na przykład byłaś za blisko z kimś, że komuś weszłaś na przykład za mocno butami w życie, albo na odwrót, komuś pozwoliłaś za mocno wejść Twoje. Zrobiłabyś coś inaczej, pracując nad Albanią? Co pewnie teraz też wykorzystujesz, pracując nad kolejnym tomem? To jest dobre pytanie. To znaczy nie, ja mam jednak mimo wszystko takie poczucie, że to błoto się udało na jakimś poziomie. Oczywiście są krytyczne recenzje tej książki, niektórzy są zawiedzeni, niektórzy mówią, że te historie są zbyt jednolite, że się powtarzają i tak dalej. Ale jednocześnie jakby ja dostałam tak dużo dobrego od czytelników. Dostałam od nich podczas spotkań autorskich taką niesamowitą energię i też jakiś rodzaj takiej wdzięczności po prostu. Nawet jeżeli ta książka mogłaby być lepsza, na pewno mogłaby być lepsza, bo zawsze jest tak, że każda książka mogłaby być lepsza. Gdybym ja powiedziała, że napisałam książkę, która nie mogłaby być lepsza, to bym tylko oszukiwała siebie i Państwa. Bo może się na przykład okazać, że za 10 lat napisałabym książkę jeszcze jakby, powiedzmy, bardziej złożoną. I tak samo jak teraz patrzę na WKR, no to jednak myślę sobie, Boże, jak to cudownie, że ja za kilka lat napiszę kolejną książkę o Rumunii. I ona znowu będzie inna. I znowu jakby będzie, to wszystko będzie jeszcze jakby głębsze. Więc może na przykład okazać się, że jeżeli za kilka lat napiszę kolejną książkę o albańskich kobietach, to ta historia komunizmu też w jakiś sposób jakby uzyska nowe brzmienie i jakieś nowe konteksty. Bo to jest taki, ja się ciągle zmieniam. Ja się też zmieniam pod wpływem kontaktu z moimi bohaterami. Ja ciągle jednak jestem w tej strasznej i luksusowej sytuacji, że żyję tylko z pisania. Co oznacza, że naprawdę ja mam stop myślę o pisaniu, bo to jest moja praca. I to jest też taki problem, że ja nie mogę oddzielić w ogóle swojego życia od pisania, ponieważ nie ma czegoś takiego, że nawet mam godzinę pracy na przykład. Tylko z reguły jest tak, że ja mam pisać tekst, to w ogóle wszystkie możliwe deadline'y przekraczam, bo nie chcę usiąść do pisania, a potem jak już trzeba ten tekst napisać, to go piszę non-stop przez jakiegoś tam czasu. Więc nie mam w ogóle żadnej dyscypliny pisania takiej higienicznej. Na przykład, nie wiem, kończę o 17 pisanie, po prostu wyłączam sobie w mózgu jakby wajchę i już teraz po prostu tylko seriale, nie? To jest tak, że jakby cały czas jakby jestem... I to też jest niezdrowe, panie doktorze, to powinno być inaczej. Także będę pracowała nad tym, żeby jakoś dawać sobie też więcej przestrzeni takiej dla siebie, żeby jednak... Żeby na przykład mimo wszystko zamknąć tą Albanię. Że może na przykład ja nie muszę pisać tej książki o kobietach. To ja przypisuję 2 godzinki HBO dziennie, tylko nie zaczynę od serialu Czarna Serii. Bo jak cię znam, to od niego zaczniesz. Ale jest w sobie jednocześnie jakaś pokusa. No bo ostatnio śmialiśmy się rozmawiając, że może być miała taki kryminał, nie? Jakiś... Napisała kryminał. Napisałabyś kryminał? Tak, bo to jest grał na wszystkie strony. Myślę, że to by było bardzo oczyszczające dla mnie. Taki kryminał, w którym zabijesz wszystkich. Tak. I oni bardzo
Cierpią. Pozwolę sobie na małą anegdotę, kiedyś rozmawiałem z Urszulą Kozią, która mi opowiadała, że jedzie na stypendium do Francji, do jakiegoś klasztoru. Ja pytam pani Urszula, ale co pani tam będzie robiła? Ona mówi, napisze kryminał. Ja pytam pani Urszula, ale kogo pani zabije? Jak to kogo? Pracowników Taurona. Może w tę stronę. To spróbuję to teraz spiąć, bo mam wrażenie, że tekst o śmieciach był dla ciebie czymś bardzo wyspowiadającym, czymś, czego bardzo potrzebowałaś i chyba czymś, czego co od bardzo dawna nie robiłaś, bo nawet kiedy pisałaś teksty reporterskie chociażby do naszego Herito, to jakby nie wychodziłaś ciągle z Albanii, prawda? A to jest temat, mimo że albański, który pozwolił ci się też odciąć chyba od twoich bohaterów, jest jakąś taką pierwszą próbą oswobodzenia się, prawda? Tak, panie doktorze. To jest chyba po raz pierwszy jakby od dawna pisałam tak, że nie było tego takiego reżimu, takiej dyscypliny, że hej, zaraz tutaj jest bohater i muszę bardzo na niego uważać i muszę jakby manewrować też między tym, co sama chciałabym zrobić teraz z jego historią, a między jego sposobem mówienia. No bo już zaglądając do tego warsztatu, to jest tak, że każda rozmowa jest spisana słowo w słowo. Czyli nie może być, jakby ja jestem w stanie prześledzić dokładnie, co ktoś powiedział, o co mnie wystarczy, że sobie otworzę plik. Więc cały czas jest, jakby była ta dyscyplina, że jestem w stanie jakby namierzyć, co w którym momencie się pojawiło podczas rozmów. Ja tak sobie pomyślałam, Boże, no przecież to pisanie może być przyjemne. To nie jest tylko tak, że ja po prostu mam jakąś taką rolę, że jestem tym takim przekaźnikiem, ale też wtedy jestem terapeutą, ale też muszę sobie narzucać jakiś reżim, że mogę sobie pozwolić na flow. I dlatego ja teraz tak kombinuję, żeby nie napisać tej książki o współczesnej Albanii tak szybko. A wiesz, że to idzie na żywo i Monika Steiner może oglądać? Może to jest jeszcze. Ja bym po prostu bardzo chciała napisać opowiadania albańskie, które będą trochę takie jak ten tekst. To znaczy, że będzie jakaś taka historia, którą ja zasłyszałam, ale że ja ją sobie teraz odbył, jak będę chciała i nikt mi nie powie, że zabrałam mu historię, albo że coś zmyśliłam, albo że tak po prostu, że te historie jakby pierwotne zupełnie zanikną w tej warstwie literackiej tekstu. Że to będzie już zupełnie moje. Że nikt mi nie powie o pani Małgorzato, pani jeździ po Polsce i opowiada jakby o mojej traumie, a to moje jest. Tylko, że to już naprawdę to będę ja następna. No. To było naprawdę fajne. Jezus, jest nie do uwierzenia, że to tak może być. Ja myślę, że to by też pewnie w jakiś sposób ciągle to, że ty jesteś niesamowicie odpowiedzialną osobą i ty czujesz nawet w tym momencie na tej sympatycznej czerwonej kanapie, że ty w jakiś sposób reprezentujesz swoich wszystkich rozmówców i w jakiś sposób reprezentujesz wszystkich Albańczyków i troszkę tutaj też nie ma miejsca na śmieszkowanie. No tak, ale jednak śmieciach jest tego troszkę śmieszkowanie. I to też jest taki, właśnie to jest też ten problem, że ja cały czas jak piszę tę książkę o współczesnej Albanii, to myślę sobie tak, jak Albańczyk to przeczyta, to nie może być urażony, że ja coś mu nabrudziłam. Albo że jestem niesprawiedliwa, albo że się skupiam na swoich zachodnich frustracjach i po prostu nie prezentuję ich perspektywy. No jednak jakby nie było w tym błocie, starałam się, żeby to cały czas była perspektywa albańska. I widzę, że ci wszyscy Albańczycy, którzy mieszkają w Polsce i znani język polski i tę książkę przeczytali, to piszą potem do mnie na Facebooku dobra robota, bo mi to dobrze zrobiło. No i ten tekst o śmieciach jest taki trochę spogranicza. To wiadomo jest właśnie tego śmieszkowania. Ale to też, ja też miałam takie poczucie, że okej, ten jeden tekst to tak mogę sobie napisać, żeby też trochę opowiedzieć sobie, że co mnie boli w tej Albanii. Że oni mi jednak rzucają te śmieci do ogrodka, ale potem chodzę i jest sprzątem. I to nie jest takie znowu szwajne. Ale to są. I się zastanawiam, czy jest te włosy do Micha. To samo poczucie odpowiedzialności miałaś pisząc Bukareszt, czy jednak dopiero to się pojawiło przy Albanii? To się pojawiło przy Albanii dopiero i to się pojawiło tak naprawdę dopiero po pół roku tego mojego albańskiego życia, jak ten artysta mi tak wyjechał po prostu bez ogródek, że ja sobie tutaj przyjechałam, wezmę jakieś tam historie, coś napiszę o bunkach i wyjadę. I to był taki prawie się powód. Naprawdę to było dla mnie tak przykre doświadczenie,
że on mi po prostu tak wprost mówi, że ja się nie znam, nie rozumiem, jestem z zachodu i nie należę do tego świata i cały ten projekt jest obarczony błędem na dzień dobry. Że to był tak naprawdę taki moment, kiedy ja postanowiłam, że nauczę się japońskiego, że rzeczywiście jakby ja wtedy zrozumiałam, że całe to moje bycie w Albanii nie jest niewinne. Tylko, że po prostu oni zawsze mnie postrzegają jako dziewczynę z zachodu, która jest w takiej luksusowej sytuacji i oni mnie też by tak chcieli, a nie mogą. To potem jedna z moich bohaterów powiedziała, że ona kiedyś pracowała jako dziennikarka, ale nigdy nie mogłaby sobie pozwolić, tak jak ja, żeby jeździć po całej Albanii i chodzić z mężczyznami na kawę i z nimi rozmawiać o ich życiu. Że Albanka czegoś takiego nie mogłaby zrobić. No ona trochę przesadziła, bo miała perspektywę geocasty. Ale mimo wszystko to jest rzeczywiście takie no, dwuznaczne, powiedzmy, w kontekście albańskiej kultury, że ta kobieta po prostu... To w ten sposób to rzeczywiście miałam jakby przywilej tej jakby dziennikarki z zachodu, że jakby inne trochę nie reguły obowiązują niż reguły dla albańskich kobiet. Natomiast rzeczywiście w przypadku Bukareszty było tak, że to absolutnie było jakby, jak teraz sobie o tym myślę, że mimo, że to było jakby to załamanie po Bukareszcie wzięło się też z tego, że ja byłam naprawdę dosyć młodą dziewczyną. Ja całe życie do tej pory żyłam w takim przeświadczeniu, że można funkcjonować bez polityki. Ja w ogóle jestem taką osobą, że nie mam ubezpieczenia zdrowotnego, nie mam emerytury itd., itd. w tym momencie ciągle. Ale jeszcze i dopiero teraz zaczęłam się o tym martwić. Ale całe moje takie życie do 30 roku życia mniej więcej, to wydawało mi się, że to jest super. Że to jest fajnie, że ja w ogóle nie muszę się nad tym zastanawiać, bo naprawdę jestem poza systemem. I wszystkie te rozmowy o polityce jakby mnie nie dotyczą, bo jeżeli ktoś jest wolny, to na pewno ja. I dopiero tak naprawdę jakby będąc w Bukareszcie, ja zdałam sobie sprawę, jak bardzo jesteśmy ofiarami polityki. Że ci wszyscy, te wszystkie moje bohaterki kobiety teraz mają 40-50-70-letnie, że one dokładnie w swoim życiu były ofiarami polityki. I tak naprawdę jak mi się jeszcze wtedy wydawało, że wszystko mogę i jakby... że rzeczywiście na pewno miałam takie wrażenie, że każdy decyduje o swoim losie. I dopiero Bukareszt mi to uświadomił, że absolutnie tak nie jest, że jesteśmy absolutnymi wolnikami kontekstu politycznego, historycznego, ekonomicznego, w którym się urodziliśmy. I to było też dla mnie takie straszne, że ja poczułam w jakiś sposób winę swoją wobec tych kobiet, z którymi rozmawiałam. Że ja jestem młoda i wolna i tam przyjeżdżam, jakby robiąc jakiś taki projekt, który mi mnóstwo daje, a one opowiadają o swoim życiu, które absolutnie jakby zostało tak jakby ściśnięte tą polityką i historią, że ich możliwości manewru były bardzo ograniczone. Że one często stawały przed takimi naprawdę tragicznymi dylematami. I musiały podjąć decyzje. I musiały się liczyć z konsekwencjami. Więc to mi dało Bukareszt, jakby dla mnie samej jako człowieka, że straciłam sobie taką młodzieńczą naiwność po tym. I myślę, że dlatego tak źle się czułam po napisaniu tej książki. Że to rzeczywiście było jakieś, myślę, że dopiero po napisaniu Bukareszta w jakiś sposób wkroczyłam w dorosłość. I zrozumiałam, że pisanie łączy się też z wielką odpowiedzialnością. Że to nie jest tylko tak, że ja tutaj sobie machnę dramat, tutaj sobie zrobię takie ćwiczenia stylistyczne, a jeszcze jakby pójdę na kawę z jakąś panią i ona mi powie coś strasznego. Tylko, że to jest jakby no, bardzo, bardzo duża odpowiedzialność i też właśnie poczucie winy i brak niewinności. I to, że jakby w sytuację albańską też wchodzę z jakimiś różnego rodzaju przywilejami, ale też obciążeniami. Ale to doświadczenie... Ta utrata niewinności trochę, prawda? Ona ci też pomogło spojrzeć inaczej na przykład na polskie kobiety, nie wiem, na twoją mamę, na twoje przyjaciółki, na twoją babcię. Zmieniło też twoją perspektywę patrzenia na, już właśnie nie na kobiety w Albanii, Rumunii, ale po prostu na najbliższe ci osoby. Coś się zmieniło w twoim postrzeganiu? Nie, myślę, że nie, bo jednak może to się też bierze z tego, że ja wyniosłam z domu jednak takie przeświadczenie, że te czasy komunizmu były paradoksami przestrzenią wolności i właśnie dlatego, że byliśmy zniewoleni. Że jednak mieliśmy właśnie, że uczuliśmy w pełni swoją wolność, ponieważ byliśmy w systemie zniewolonym
i mieliśmy mimo wszystko taki margines jak przestrzeni, że mogliśmy walczyć z tym systemem i tworzyć różnego rodzaju jakieś takie relacje czy aktywności. Jakby. Ja miałam w domu też bardzo silny taki solidarności tego, że rodzice właśnie no, tam mieli różnego rodzaju propozycje i się nie złamali i tak dalej. Jakby paradoksalnie dla mnie te czasy polskiego komunizmu kojarzą mi się z wolnością właśnie dlatego, że widziałam, jak w mojej rodzinie się manewrowało na różne sposoby. I to jest właśnie zawsze, kiedy jakby jest się w systemie zniewolonym, to dopiero wtedy można poczuć tę wolność tak jakby w pełni. A jednak u nas to zwłaszcza, no oczywiście nie mówię o czasach stalinowskich, bo to jest zupełnie inna historia, ale mówię raczej przede wszystkim no, jakby karmiona tym mitem solidarności po prostu w latach 80. Jeszcze powiedz, w jakim stopniu potrzeba wyemancypowania się od Albanii, uwolnienia się od tematu albańskiego, bierze się z lęku przed bycia zaszkodkowaną, że będziesz tak jak wiesz, szczygieł bez względu na to, co zrobi, powiedzmy, będzie od Czech, Andrzej Grabowski będzie kiepskim, a Gajos będzie kustikiem, Reiner zawsze będzie od Albanii. Boisz się, bałaś się troszkę tego? Boisz się troszkę tego, czy nie? Bardzo dobre pytanie, panie doktorze. To jest dokładnie jakby całe moje życie, jak teraz sobie o tym myślę, to są różnego rodzaju wolty. Bo na przykład jak ja już zobaczyłam, że ta Rumunia, jakby ta książka o Rumunii jest, no, ja zaczynam być identyfikowana z Rumunią, że w ogóle robię się taką ekspertką, że mam powiedzieć i o literaturze, i o kinie, i o muzyce, i w ogóle jeszcze o czym jeszcze. To ja przestałam w ogóle się zgadzać na zaproszenia do mnie związane z Rumunią, bo już czułam, że grozi mi taka łatka właśnie dziewczyna od Rumunii. A miałam tych propozycji naprawdę bardzo dużo. I ja z tego zrezygnowałam na rycerium, zaczęłam pisać książkę o Albanii, bo już czułam, że będę właśnie jakby w tej szufladce, a jak już tam trafię naprawdę, to już się z tym nie wydostanę i dlatego też ta Albania w ogóle była takim projektem. Bo to było też tak naprawdę po to, żeby ta książka była taka, żeby ludzie po prostu trochę stawili Bukareszt na bok. I żeby przede wszystkim patrzyli na Albanię właśnie przez pryzmat tego. Więc ja teraz muszę znaleźć kolejny kraj, który też tak powie, żebym przestała się Państwu z Albanią kojarzyć. I myślę, że tam nawet myślę, że jeszcze jakiś kraj jest taki. Może jakiś wiesz, Liechtenstein, Luksemburg, to są takie słabo rozpoznane kraje. Fajny system bankowy i tak dalej, ale na pewno są jakieś takie lekkie traumy, więc się odnajdziesz. Wiesz, że mógłbym sobie jeszcze. Wiesz, że mógłbym jeszcze z tobą rozmawiać przez 2 godziny, ale dostałem informację, że musimy kończyć, ponieważ ponad będzie kolejne spotkanie, ale jest jeszcze czas na pytania z publiczności. Więc bardzo proszę się nie wstydzić i jeżeli ktoś ma ochotę, to bardzo proszę. Ja mam pytanie, gdzie pani znajduje swoich rozmówców? Wie pani zawsze to? No, tych rozmówców w ogóle było bardzo wielu. To jest tak, że jakby ja naprawdę codziennie, jak wychodzę z domu, jak wychodziłam z domu, ale teraz nadal piszę, to jednak jakby cały czas szukam tych opowieści. I naprawdę ja nie jestem taka bardzo zdyscyplinowana, jak powinna być, ale sobie myślałam, że gdybym miała takie notatnik, to codziennie bym miała historię zapisaną. Tylko że potem jakby ta pamięć też weryfikuje te historie, że niektóre ze mną zostają i potem ona na przykład bym miała temat, nie napisz o śmieciach, tylko na przykład napisz o czerwonych samochodach, to bym miała ileś tam historii o czerwonych samochodach na podstawie tego, co tam zarejestrowałam już. Albo w ogóle obecnie. No więc to jest tak, że tak naprawdę nie chodzi o to, żeby znaleźć osobę, która ma ciekawą historię, bo jednak ten system był tak ekstremalny, że niemal każdy jest w stanie opowiedzieć coś ciekawego o tych czasach komunistycznych, tylko trzeba znaleźć taką osobę, która naprawdę potrafi to opowiedzieć. Czyli trzeba znaleźć osobę o takiej szczególnej wrażliwości i tak naprawdę w tym momencie uruchamia się już ten łańcuch. Jak mam takiego bohatera, że po prostu w tej historii jestem zburzona i nie mogę czytać o nich myśleć i ona natychmiast od opuszczenia, jakby pozostawienia tego bohatera, jakby pożegnania się z nim, ta historia do mnie pracuje i ja już wiem, że ona będzie w książce, to tak naprawdę ja potem pytam, a czy znasz kogoś, kto jest podobny do ciebie? I kto też przeżył coś podobnego? I kto mógłby mi coś opowiedzieć. I to bardzo też działa przez system poleceń, ale często było tak, że na przykład czytałam w gazecie jakiś artykuł, który mnie poruszył i pomyślałam, no dobrze, do tego bohatera muszę dotrzeć.
Albo na przykład już wielu moich znajomych wiedziało, że piszę książkę, więc oni też dla mnie jakby zbierali i przychodzili mówić, słuchaj, mam historię dla ciebie. To na przykład ta historia tych Adidasów i czoty właśnie, tych Adidasów straży, to jest historia, którą właśnie też dostałam poprzez znajomego, że mi odpowiedział w ogóle to. Jeszcze coś chciałam powiedzieć, ale chyba to po prostu. Bardzo proszę. Czy ktoś jeszcze ma pytanie? Proszę. Pan. Bardzo dobrze. Życie polityczne Armenii jest mi raczej nieznane. I dlatego z dużym zaskoczeniem przyjąłem to, co pani powiedziała, że w tej chwili Albańczykom nie wolno wyjeżdżać z kraju na dłużej niż 3 miesiące, tak? Jakbym mógł poprosić się, by pani powiedziała, co tam takiego się dzieje. To znaczy, nie, to jest inna sprawa. Oni mają inną moc paszportu. To nie jest tak, że nie wolno wyjeżdżać. Oni mają po prostu inną moc paszportową niż my. Bo my możemy sobie na przykład, to jest tak, że przyjeżdża Amerykanin do Albanii i on sobie może być rok bez w ogóle zawiadomienia nikogo. Ale przepraszam bardzo, ja też w Albanii nie mogę być dłużej niż 3 miesiące. Ja też muszę przejść całą procedurę, żeby oni mi przyznali prawo pobytu. To nie jest tak, że ja mam 90 dni, jakby miałam prawo pobytu w Albanii. Tak, a potem musiałam przejść całą procedurę papierkową, więc tak samo jest z Albańczykami we Francji, czy w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii. Oni mogą być lekarzami 90 dni, a potem muszą przejść procedurę papierkową, żeby uzyskać potwierdzenie pobytu. Tylko że problem zazwyczaj jest taki, że oni mają problem, żeby dostać to potwierdzenie, że jakby zaczynają być nielegalni. To z reguły potem działa tak, że oni już jak na przykład ubiegają się o azyl polityczny, chociażby we Francji, no to ta procedura trwa przynajmniej 10 miesięcy. I oni jakby w 95% przypadków nie dostają tego azylu. Ale przez te 10 miesięcy już tworzą różnego rodzaju powiązania, albo bardzo dużo pracują, że te 10 miesięcy mogą sobie zarobić, albo idą jeszcze do lekarza, co jest bardzo ważne. Na przykład ostatnio właśnie na takim portalu internetowym ktoś po prostu, to jest taki portal, który jest w ogóle, no nie wiem, chyba z milion Albańczyków, jakby go ma na Facebooku. I to jest taka wielka agora, gdzie po prostu każdy coś tam wysyła, jakby informuje, dzieli się, prosi o pomoc, prosi o przysługę i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy znają ten portal, na pewno nie ma osoby, która by jej nie znała. To jest też, powiedział mi jeden kolega, że to jest jedyne niezależne dziennikarstwo w Albanii, bo to jest rzeczywiście niekontrolowane przez wolną partię polityczną. I tam ostatnio ktoś zamieścił właśnie informacje do wszystkich Albańczyków, przekaz był taki, że być może oni nie zdają sobie sprawy, ale jeżeli będą ubiegać się o azyl właśnie we Francji, Niemczech czy tam w krajach zachodu, to podczas tej procedury mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Więc jeżeli mają jakieś dolegliwości zdrowotne, albo nie dają żelaka, albo problemy z rękami czy z wątrobą, i wiadomo, że w Albanii się nie wyleczą, bo po prostu służba zdrowia działa bardzo źle, trzeba płacić łapówki, albo no ona w ogóle jest na kiepskim poziomie, to mają szansę na wyleczenie za granicą przez te 10 miesięcy. Że mówiła mi koleżanka, która pracuje w takim ośrodku dla ubiegających się o azyl, że to jest w ogóle dla nich też jedna z głównych motywacji. Że oni od razu idą do dentysty. Często wielu z nich nie było u lekarza od 20-30 lat, bo nie było ich stać na to. Także to jest taki ważny element. Ale o czym ja mówiłam? Aha, o tym, no właśnie, o tej sytuacji politycznej. No, w tym momencie Albania, 62% Albańczyków mogłoby wyjechać, to Albańczyków mogłoby wyjechać z kraju od razu na zawsze. Wśród młodych ten wskaźnik wynosi 79%. To jest najwyższy wynik w Europie, wyższy nawet niż w Afganistanie i w Syrii. I idzie w parze, to jest czwarty wskaźnik najwyższy na świecie, zaraz po Haiti, Sierra Leone i Liberii. Co też pokazuje, i to jest dla mnie w ogóle wielkie wyzwanie, jako dla dziennikarza, w jaki sposób opisać to, że oni naprawdę uznają ten kraj za stracony. Że nic się tutaj nie zbuduje, że jedyną szansą dla nich jest wyjechanie z kraju. I dlatego ten wyjazd staje się obsesją wszystkich.
bardzo dużo na tym portalu, który właśnie, jak powiedziałem, z agendą, jest, no, oni często wysyłają na przykład, nie wiem, paragony, że, nie wiem, chleb i mleko kosztowało tyle i tyle, to jak można w tym kraju zostać? Jak my moglibyśmy zostać w tym kraju? Przecież tutaj się nie da żyć. A jednocześnie jest mnóstwo jakby, tam też diaspora się właśnie odzywa, że na przykład ktoś mówi, że tam właśnie przyjechał, nie wiem, gdzieś tam do Kilonii i szuka kontaktów, czy ktoś mógłby mu pomóc i na przykład poprzenocować. I natychmiast tam ktoś się zgłasza. Więc tak naprawdę, jak sobie myślę, ten portal głównie kręci się wokół tego, że Albania to jest system patologiczny, nic tutaj nie działa, nie da się przeżyć. W związku z tym musimy wyjechać i polecieć za granicą. To jest tak naprawdę jakby internetowy podręcznik przetrwania w Albanii i za granicą. Pani Gosiu, 2 godzinki Netflixa dziennie, kłamie małych kotków. Małgorzata Rejmer, dziękuję bardzo za... Nie mamy jedynie toksymi. Małgorzata Rejmer, Bartosz Sadulski. Pani Małgorzata, jakby ktoś chciał, a tak stawiam, że ktoś będzie chciał, to będzie podpisywać książki w pomieszczeniu za mną. Tam mamy takie specjalne. A po drugiej przerwie zapraszamy na spotkanie ze Svetlaną Karstean. Są też tłumaczki obu książek. Na pewno warto. Dziękuję.